Mamusia chce. Dawno ci dali nagany? Dopiero w maju. Ale tobie to wsio równo, tylko byś siedział po nocach i w tę maszynę tłuk. To ma w mamusie tłuc? Może ty co? Nie z panem Repko się umówiłeś. W twoim wieku już wszystko pożenione. I się dawno rozwiedli. O. Ty możesz znaleźć taką panienkę, żeby się nie rozwodzić. W kogo to się wdało? W ojca. W ojca? Tak. Ha! Twój tata w twoim wieku to już miał dwoje dzieci i poważanie w pracy. Miłość. Przyjdziesz do domu pijany, to cię ta prób nie puszczę. Zapamiętaj sobie, to nie jest obiecywanie. Mamusiu, gadasz jak stara panna, ja idę już. O, idę już. Nie puszczę cię, jak przyjdziesz pijany. Kurpie, czerwiniaki. Cholera. Tylko sobie sukni nie powróć, proszę bardzo. Tutaj. Wiesz, Wioleńku, rozmawiałam z majstrem. Dach będzie płaski. Nie tak jak na wiosce. A brama? Brama będzie taka, o. Tu będą literki. A tu będzie data. A jaka będzie ceramika? Ceramikę damy tłuczoną.
Brama. Na górze będą napisy, a na dole damy datę. Wioleńko. Jezus Maria, środek nocy, a ten w tych papierach. Pospałbyś. Książkę przeczytał, telewizor obejrzał. O, nic tylko chlaskiem się daje w te papiery. Niech Jamusia da na święty spokój! Ja się Jamusi dowodów nie wtrącam! A Musia mnie co? Ach, bezbożny ty. Ja! Panie Jasiu! Nie widzisz pan gówniarza? Jeszcze cię dorwę, zadrańcu! Do filmu, ja tu będę mieszkał, a ty to odleci od muru. Co pana przetrzyma? Te ręce by to zrobiły, a to są rączki do miłości sztuki stworzone. Jasiu. Jasiu najdroższy, przestań. Daj spokój. Pan Waldek wie, co robi. Tak jest, pani Siotowo. Oczywiście. O. Co ty tu czujesz, pijaku? Ceramikę, na herbacie. Ach, idiota. Dzień dobry. Deski przywiozłeś? Co? Wioleńko, to jest mój kierownik. Nic nie umie i dlatego jest kierownikiem. Miło mi. No, to ja panów przepraszam. Panie Waldku, kto by się pan opłacił? Socjalny? Szefie, a może rzucimy na ozdobnie? Zastanowię się. Wioleńko, jakie damy tynk w bawialni? W bawialni? O, myślę, że ozdobnie. Ozdobnie. Zastanowiłem się. Panie Waldku, robimy na ozdobie. A widzi pan. Nikt nas nie rozłączy. Nikt, ja to mówię. Niestety nie ma żelibny. To po co pan ludziom smelt sprzedaje? Po co? Trudności z transportem. Panie, zawsze masz pan trudności. Ze wszystkim. Ze wszystkim. Ze wszystkim. Jasiu. Jasinku, uspokój się. Nie wypada. Uspokój się. Dwie kobiety. O! Jest. Jest. Zobacz. A co to jest? Tyle szukałem. Ja wiem, co to jest. A co to jest? Oj, później powiem. No. Nie, ty kurde, jak to... Nie ten głos chyba. Jasiu? Czego? Jasiu? Co ty tam robisz? Rzuć tą robotę.
Zapomniałeś, że mamy gości dzisiaj i oblewanko mieszkanka? Tak, zapomniałem, normalnie zapomniałem. Jasiu, ja kocham tylko ciebie. Jak ma nabity łeb tym wszystkim, że zapomniałem, no cholera. Przyniosłam ci koszulkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak pan? Zechce pan łaskawie nam powiedzieć, łączy obowiązki służbowe z twórczością na niwie literackiej. Wie pan, ja piszę po godzinach w domu na parapecie. Na parapecie. W domu. Rozumiem, oczywiście. Słusznie, obowiązki. Panie Janie, przede wszystkim. Domyślam się, że kierownictwo pańskiego zakładu pracy ze zrozumieniem podchodzi do pańskiej twórczości. Powiedzmy, nazwijmy to, do pracy na dwóch frontach. A o to właśnie chodzi, proszę państwa. Menedżerowie naszego przemysłu popierają rozwój samorodnej twórczości literackiej. Panie Janie, jeżeli dobrze pamiętam, bohaterką pańskiej noweli jest Violetta Villas. Prawda? Zechce pan łaskawie powiedzieć, dlaczego właśnie ona? Bo wie pan, lubię jak śpiewa. Prosto. Lubi pan jak śpiewa. No i słusznie, i to jest jedyna wspaniała, prosta, uczciwa odpowiedź. Panie Janie, rozumiem z tego, że jest pan jeszcze jednym członkiem wielomilionowego fanklubu pani Violetty, prawda? Tak. Fanklubu. Ja przyznam się panu skrytości, jestem również cichym admiratorem talentu pani Violetty. A więc proszę państwa, dla pana Jana, naszego gościa, dla państwa, śpiewa Violetta Villas. Nosił dziurawe sombrero i spodnie w strzępach do pień. Szczotki w skrzyneczkę zawiera. Paspar, kurwa! I boso z nią do Paryż. Paryż. Tam nad butami się biedzi. Każdy but aż lśnił, gdy wyszedł z jego rąk. Lecz ku okrętom na redzie leciał kucy buta tęskny wzrok. Czasem, gdy nie miał klienta, kładł się jak długi na wznak, a wiatr portowy włóczęga zabierał go w szeroki świat. Znowu prawy but za lichy grosz, jak lustro się śni. Znowu prawy but za lichy grosz, jak lustro w słońcu się śni. Nigdy się nie zmieni jego los.